Witam serdecznie w tym szybkim tutorialu, jak cieszyć się swoją darmową, ulubioną biblioteką filmów w stylu Amazon, Netflix, Disney. Przeglądając media z komputera, telewizora lub urządzeń mobilnych, gdziekolwiek się znajdujesz, w domu, tramwaju lub na wakacjach. Ten tutorial ma być jak najprostszy, nie dotyczy zaawansowanych ustawień sieciowych. Jest to zupełnie inny temat. Do celów demonstracyjnych będę korzystał z mojego serwera HP Proliant Microserver Gen 10+. I jak zawsze ten film nie jest sponsorowany. Po zalogowaniu się na nasz serwer TrueNAS przechodzimy do karty Apps i klikamy Check Available Apps. Na starcie pokazują się najpopularniejsze aplikacje, widać również Ambi. Jeśli go nie ma na liście, klikamy View All New Apps. Spójrzcie na ten ogrom aplikacji dostępnych na TrueNAS. Szukamy Ambi. Wciskamy Install. I teraz najlepsza część, konfiguracja. Nie będę się zagłębiał w zaawansowane ustawienia, chcę Wam pokazać najprostszą drogę do cieszenia się własną biblioteką multimediów. Tego nie ruszamy. Ja zaznaczam Host Network. Przyda się w późniejszym etapie. Już na swoim NASie utworzyłem uprzednio foldery z multimediami dawno temu oraz folder, gdzie będzie MB, dlatego wybieram Host Path. Ścieżka już istnieje na tym systemie. Wyszukuję ścieżkę dla MB, bo nie chcemy, by pliki konfiguracyjne były rozwalone po całym dysku. Następnie Add Additional Storage. Zaznaczam Read Only. Pauza. Dlaczego Read Only? Tylko do odczytu. Nie będę jedyną osobą z dostępem do biblioteki. Nie chcę, aby ktoś mi przez przypadek lub celowo usunął jakiś film, muzykę lub zdjęcie z poziomu aplikacji MB. Jeśli będzie taka potrzeba, by coś usunąć, zrobię to osobiście. W ten sposób mam pełną kontrolę. Poza tym admin może w logach zobaczyć historię serwera MB, w tym użytkowników i jakie pliki przeglądali. To tak na marginesie. Typ wybieram host path. No i zaznaczamy odpowiednią ścieżkę do plików. Jeśli zdjęcia, filmy i muzyka są odosobnione, co jest lepszym rozwiązaniem, dobrze jest zaznaczyć główny katalog. Będzie łatwiej w późniejszej konfiguracji. Tutaj możemy przeznaczyć ilość RAMu dla MB. Przeznaczę cząstkę z dostępnej, czyli niech będzie 16 GB. Tu możemy przeznaczyć kolejne zasoby w zależności od posiadanej maszyny. Pomijamy to w tym tutorialu. Wciskamy Install. I znowu w zależności od maszyny czas instalacji będzie się różnił. Serwer informuje nas, że MB się deployuje. Gdy już ukończy wdrażanie, możemy przejść do następnego kroku. Wspaniale, running. So, next step. Web portal. Wybieramy preferowany język, dla mnie angielski jest OK. Next. Użytkownik, hasło i potwierdzenie hasła. Next. New library, nowa biblioteka. Wybieram ogólny folder z mediami. Tak między nami lepiej jest zrobić każdą bibliotekę osobno, zamiast mieszaną zawartość. Ten tutorial ma być jak najprostszy. Mixed content. Nazwa naszej biblioteki. Język, w jakim serwer ma pobierać metadane. Kraj. Język, w jakim będzie pobierał obrazy. Playlisty znalezione na Twoim NASie zostaną zaimportowane automatycznie. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone w życie natychmiastowo.
metadane. Wszystko zostawiamy zaznaczone. Miejsca, z których MB będzie pobierał metadane. Nie musimy tego zmieniać, chyba że nam zależy. Dotyczy to seriali. Ta sekcja dotyczy sezonów. Kolejna odcinków. Następnie filmów. Resztę nie zmieniam. Metadane dla dorosłych, oczywiście, zaznaczam. Po pobraniu metadanych, czy chcemy, aby serwer odświeżał informacje? Tutaj interwał. Nie zaznaczam, bo to zamula serwer. To nawet nie wiem. Nie mam czasu na seriale. Ta opcja też zamula serwer. Następnie to samo, lecz dotyczy miniaturek, okładek. Tutaj, czy chcemy, aby obrazki były zapisywane w katalogach z mediami, aby mieć do nich wygodny dostęp poza serwerem MB. Jeśli nie, będą zapisywane razem z innymi metadanymi. Tu w skrócie, czy chcemy przetrzymywać kopie miniatur i metadanych? Ostrzeżenie, że generowanie miniatur może zająć więcej zasobów, zamulając procesor i zabierając miejsce na dysku. Ja tego nie zaznaczam. Markery zostawiam na nigdy. Dalej, przechodzimy do sekcji dotyczącej pobierania napisów. W jakich językach chcemy napisy? Witryny, z jakich będą pobierane napisy. Możemy to później skonfigurować i dodać więcej witryn, jeśli są problemy z wyszukiwaniem napisów. Przestań starać się pobierać napisy dla filmów starszych niż 180 dni. Co tu mamy dalej? Bla, 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 bla. OK. Biblioteka ustawiona. Next. Preferowany język metadanych. Można to później edytować. Automatyczne mapowanie portów UPNP. Polecam tego nie ruszać. Może być problem tylko ze starszymi routerami. Akceptujemy cyrograf. And done. MB zaczęło skanować naszą bibliotekę. Logujemy się. No i cyk, jesteśmy. Na razie wygląda to tempo, ale dlatego, że MB dopiero zaczyna wszystko skanować. I tak jak wspomniałem, lepiej zrobić osobne biblioteki na filmy, osobne na muzykę i osobne na zdjęcia. Tak to wygląda na TrueNAS, Running, SMB, zajęte miejsce, etc., etc. W każdej chwili możemy zatrzymać MB i dokonać niewielkich zmian lub skonfigurować wszystko od nowa. Możemy teraz korzystać z naszej biblioteki z komputera, urządzeń mobilnych oraz telewizorów smart. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda na telewizorze. Przepraszam za refleksy i kołysanie na morzu. Don't worry, IP na ekranie nic Wam nie da. Nie zalogujecie się na moje MB przez niego. Ważne jest, aby znać IP naszego serwera, NASA. Logujemy się klikając Dodaj serwer. Wpisujemy numer bramki, portu oraz adres IP. Następnie połącz. Znalazłem mój serwer, wybieram i wpisuję hasło. Cudownie, wszystko działa. Teraz tylko uploadować więcej multimediów na serwer.
Gdy klikniemy na film, mamy sporo opcji i ustawień. Jest i opis filmu, obrazki, aktorzy, biografie, zwiastun na przykład. Za dużo wam nie pokażę, bo zaraz YouTube będzie mnie ścigał za treści chronione prawem. Okej, teraz wiecie już, jak szybko i łatwo cieszyć się darmową biblioteką multimedialną. Dziękuję za uwagę, hitnij lajka za wysiłek lub subskrypcję, by śledzić kolejne tutoriale. Bye!